Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Bóg prowadzi nas przez życie, używając wielu różnych środków. Są to nasze predyspozycje, talenty, ale także natchnienia, wydarzenia czy w końcu osoby. I o jednej, szczególnie ważnej dla mojego powołania osobie, chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Nie zawsze byłem blisko Pana Boga i Kościoła. Aż do 15 roku życia byłem tak zwanym katolikiem niedzielnym. Wszystko zmieniło się w 2010 roku, kiedy po kolędzie przyszedł do nas ksiądz Rafał Kornilak. Ksiądz, który pracował wówczas w mojej dawnej parafii pod wezwaniem błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej. Zaprosił mnie on wtedy do KSM-owej Scholi Młodzieżowej. Nie minęły nawet 2 miesiące, a ja nie dość, że zacząłem grać razem ze Scholą, to jeszcze bardzo mocno wkręciłem się w KSM, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, oraz w liturgiczną służbę ołtarza. To właśnie wtedy, po raz pierwszy, świadomie i na poważnie, pomyślałem o kapłaństwie. Ksiądz Rafał okazał się być Bożym narzędziem, dzięki któremu Pan Bóg przyciągnął mnie bliżej do siebie. Był on też moim pierwszym stałym spowiednikiem. To właśnie jemu jako pierwszemu zwierzyłem się ze swoich myśli o kapłaństwie. Bardzo mi wówczas pomógł oczyścić moje intencje oraz trzeźwo spojrzeć na to, jak Pan Bóg działa w moim życiu oraz do czego ewentualnie mnie wzywa. Księże Rafale, a jak to wyglądało z księdza strony? Szczęść Boże. Witaj, Maćku. Bardzo się cieszę, że w tak ciepłych słowach opisujesz moją pracę duszpasterską i mówisz, że miałem wpływ na Twoje powołanie. To chyba największy komplement dla księdza. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. To była wizyta duszpasterska, kiedy przyszedłem do Was do mieszkania, kiedy rozmawialiśmy o Twoim hobby, przyznałeś się, że grasz na gitarze, pokazałeś, co umiesz, ja zaprosiłem Cię do Scholi i cieszę się, że wtedy odpowiedziałeś na to wezwanie. Wszedłeś z wielką siłą, z wielkim entuzjazmem do wspólnoty KSM-u i tak już zostałeś. Cieszę się, że mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać. Cieszę się, że mi zaufałeś i opowiedziałeś o swoich myślach o kapłaństwie. Dzisiaj życzę Ci, abyś na tej drodze trwał, abyś ciągle rozeznawał głos Pana Boga i chciał na Niego odpowiadać. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję księdzu za wypowiedź i serdecznie pozdrawiam. Parafia jest obok najbliższej rodziny podstawową wspólnotą, w której wzrastamy jako chrześcijanie. Dlatego warto korzystać z pomocy księży pracujących w naszych parafiach, bo może się okazać, że to właśnie ich wybrał Pan Bóg, aby dotrzeć do Ciebie ze swoim słowem. To wszystko na dzisiaj. Z Panem Bogiem.